Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka M-Food S.A., największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Plantware S.A., wiodący producent wyrobów drewnianych w Polsce. Drewniane zegarki, okulary, biżuteria. Wyniki pierwszego półrocza 2022 roku były z naszej oceny fantastyczne. Osiągnęliśmy skonsolidowaną wielkość sprzedaży ponad 209 milionów złotych, co oznacza dynamikę 188% w stosunku do zeszłego roku. Co więcej, za półrocze te wyniki są większe od i tak rekordowego roku 2021 o 25%. Tak duży wzrost sprzedaży był możliwy dzięki kilku czynnikom. Po pierwsze, przejęliśmy biznes na terenie Czech i Słowacji, jeżeli chodzi o robotykę chirurgiczną. Rozwijamy systematycznie i zwiększamy wielkość sprzedaży tzw. powtarzalnych przychodów, na które składa się działalność usługowa oraz sprzedaż instrumentów. No i też rozwijamy cały czas produkcję radiofarmaceutyków. Wraz ze wzrostem wielkości sprzedaży jeszcze większej poprawie uległy wszystkie parametry dochodowości, ponieważ w większości one uległy co najmniej podwojeniu w stosunku do zeszłego roku. Tak więc możemy powiedzieć, że z pierwszego półrocza jesteśmy bardzo zadowoleni. Głównie z powodu wzrostu tzw. powtarzalnych przychodów. Powtarzalne przychody jest to dostawa instrumentów, materiałów zużywalnych oraz nasza działalność usługowa. To są dla nas najbardziej profitowe zakresy działalności i ich zwiększenie w strukturze sprzedaży powoduje, że wzrasta rentowność. Rentowność również rośnie w obszarze radiofarmacji, gdzie tak naprawdę wraz ze wzrostem wyceny procedur również osiągamy jakby satysfakcjonujące wzrosty, jeżeli chodzi o wielkość sprzedaży i osiąganą rentowność. Pierwsze półrocze nie jest zdarzeniem jednorazowym. Jeżeli na dzień dzisiejszy inwestorzy spojrzą na wielkość zawartych umów, na koniec marca wynoszą 72 miliony, jeżeli popatrzą na tak zwane aktywne oferty, czyli przyszłe projekty, które chcielibyśmy zrealizować, wynoszą one ponad 106 milionów, to łącznie wartość pozyskanych zleceń do realizacji to ponad 170 milionów. W związku z tym dzisiaj możemy powiedzieć, że perspektywy na kolejnych 6 miesięcy są równie dobre jak pierwsze półrocze 2022 roku finansowego. To bardzo ciekawa aplikacja, jest to jeden z kolejnych produktów naszej platformy z badani. Syndol służy monitorowaniu dawek promieniowania stosowanych w diagnostyce obrazowej, więc tak naprawdę wykorzystujemy go do audytów klinicznych, wykorzystujemy go do monitorowania dawek, które są przyjmowane w zależności od różnych limitów, w różnych modalnościach. Zastosowanie jest bardzo szerokie, klienci są bardzo zadowoleni i myślę, że będziemy mieli w tym zakresie duże sukcesy, jeśli chodzi o komercjalizację. Oferujemy te usługi od ostatniego miesiąca. Sprzedajemy je w formie abonamentowej, więc jest to płatność za wykorzystanie, więc wraz ze wzrostem jakby skali i ilości pozyskanych klientów rosną również oczywiście z tego tytułu przychody. No i myślę, że tak naprawdę po okresie 6 miesięcy będzie można już faktycznie ocenić i zobaczyć wpływ tej aplikacji, jak i również pozostałych produktów zbadanych na rozwój szerokiej gamy produktów informatycznych, które oferuje Grupa Synectic. Partnerem programu jest spółka M-Food S.A., największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Plantware S.A., wiodący producent wyrobów drewnianych w Polsce. Drewniane zegarki, okulary, biżuteria.